Dzień dobry, dzisiaj mamy poniedziałek, 18 marca. Jest dość wczesna godzina poranna, ponieważ jest godzina 8:30, ale musimy się z Oliwią ewakuować, dlatego że raz do roku u nas na osiedlu przeprowadzane są takie testy alarmów przeciwpożarowych i po prostu od godziny 9 do 5 te alarmy wyją non-stop z jakimiś takimi malutkimi przerwami. I w ubiegłym roku zrobiłam ten błąd i siedziałam w domu. Pomyślałam sobie, przecież ile to może trwać, zaraz pewnie wyłączą. Po paru godzinach zwątpiłam, także w tym roku przysłali maila, ponieważ więcej ludzi było oburzonych. W tym roku przysłali maila, że jeżeli to możliwe, to zachęcają właśnie, żeby ktokolwiek zostaje w domu, to gdzieś się udał. Także zabieram Oliwię, jedziemy na Mainie, jedziemy do centrum handlowego, ponieważ muszę oddać sukienkę, którą sobie kupiłam do Zary. No niestety piękna sukienka, ale na mnie wygląda bardzo źle. O ile w ramionach jest dobra, to w biodrach za wąska. Niestety mam taki problem. Także pojedziemy to oddać, a później pojedziemy do Iwonki, ponieważ była tak uprzejma i pracuje dzisiaj z domu właśnie, żebyśmy mogły do niej przyjechać. Także pojedziemy tam, pójdziemy na spacer, ma być piękna pogoda, 25 stopni dzisiaj, także zapowiada się cudnie. Pytałyście, jak jeżdżę z Oliwią? Widzę ją we wstecznym lusterku, dlatego że tam mam zamontowane po prostu lusterko. Jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło mi się być w centrum handlowym przed otwarciem, także sklepy są jeszcze pozamykane, ale już za 5 minut otwierają, także chwilę zaczekamy. Tak, to można czekać na otwarcie. W Sephorze kupiłam sobie maseczkę do twarzy z kwasami, ponieważ miałam jej próbkę ostatnio i powiem Wam, że jest rewelacyjna. Najlepsza maska do twarzy, jaką miałam, jeżeli chodzi o taką właśnie zwężającą pory. Buzia jest mega ładna po tym. To jest Drunk Elephant. Nie wiem, czy to jest dostępne w Polsce i w ogóle w Europie, ale w Stanach jest, także tutaj polecam. I ma ona dość wysokie stężenie kwasów, jak widzicie. I przez to no fajnie działa, ale nie można z nią przesadzić, nie więcej jak 20 minut na twarzy, bo później niestety, ale skóra schodzi, także trzeba się tutaj pilnować, ale gdy używa się tak jak zalecają, to efekt jest niesamowity. Przyszła kolejna z zabawek Oliwii. Mówiłam Wam, że zamówiłam jej pierwsze drewniane zabawki. To jest jedna z nich, druga jeszcze nie przyszła, także no tutaj ma taką grzechotkę i też można, wiadomo, uczyć kolorów na podstawie tego, także to jest jedna z jej nowych zabawek. Znalazłam to na Etsy, zostawię Wam linka pod spodem. Milo, przeżyłeś testy? Teraz wreszcie odpoczywa. Domyślam się, że musiało mu być ciężko, ale niestety jego z domu zabrać nie mogłam, ponieważ ten kot nie lubi wychodzić z domu i zawsze mi płata jakieś niespodzianki, jak na przykład zleje się pod siebie, jak tylko wyjdzie z domu, także no musiał zostać. Poza tym z Milo i z Oliwią to już za dużo zachodu, no i niestety musiał zostać w domu, ale widzę, że jakoś to wszystko przetrwał. Moi drodzy, dotarłyśmy już do domu. Muszę przyznać, że mimo wszystko dzień spędziłyśmy bardzo, bardzo miło. Na spacerze było cudownie, aż musiałam Oliwię porozbierać, skarpetki ściągnąć, ponieważ było tak gorąco, bardzo przyjemnie. Oczywiście zajęłyśmy się pogaduchami i tak dzień minął, w ogóle zapomniałam nagrywać później. Teraz już jest koniec dnia, za chwilę wraca Tomasz. Muszę przyznać, że jestem dzisiaj bardzo starana, bo musiałam wstać trochę wcześniej. I jakoś tak ogólnie jestem zmęczona po prostu, jakoś tak bycie poza domem i na świeżym powietrzu, mam wrażenie, męczy bardziej. Także teraz już zmykam, mam nadzieję, że ten krótki vlog no był w jakiś sposób dla Was ciekawy. Dziękuję Wam już teraz za oglądanie, oczywiście zachęcam do subskrypcji i do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.